Patrzcie, patrzcie na to! What the fuck? Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny ekscytujący gameplay z tej gry. Dzisiaj będę chciał robić właściwie zarabiać kasę, odblokowywać nowe części tuningowe do moich wspaniałych samochodów. Jestem teraz na szczycie zajebiście wysokiego budynku. O kurde, tu leży jakaś giwera. Ej, zaraz. To moja giwera. Okej. Okay. Oh, what the fuck? Okej, okay, dobra, przyłączę się napada, bo napadzie wiem, jak się otwiera spadochron. O, kurde. Pięknie. Nie wiem, czy jakimś cudem wyłączyłem, znaczy wyrzuciłem tę broń. O, tak po prostu. Pojedziemy sobie najpierw do mojej chaty. Akurat przyjechał samochód, mój transport. I jedziemy. Właściwie mam trochę kasy już uzbieranej. Sporo ostatnio grałem w GTA Online, ale... nie zbieram jakoś specjalnie kasy, nie zarabiałem, tylko chciałem po prostu sobie pograć, popróbować wszystkiego, tych trybów, napadów, wyścigów, deathmatchy. Powiem wam, że deathmatche są naprawdę świetne, bardzo mi się podobają, to jest chyba jeden z moich ulubionych trybów tak naprawdę. Napady są spoko, z tym, że jeszcze swoich nie mogę robić, bo... no właśnie, kupiłem sobie niby ekskluzywną chatę. Przynajmniej taka, w takiej kategorii ona się znajdowała, a... no cóż... ekskluzywna to ona nie jest, a przynajmniej nie wygląda na ekskluzywną. Zobaczcie sobie. To wygląda dziwnie, znaczy... to są jakby garaże. Tylko i wyłącznie 10 miejsc, oczywiście fajnie to w środku wszystko wygląda. Ale to jest tylko garaż. I okazuje się, że to jest chata... ja wam pokażę zresztą, o co chodzi. O, i było w zakładce ekskluzywne, ale czy ja to zrobię? Hrabstwo, no właśnie, wybrałem sobie któreś z tych. Wcześniej miałem to tutaj. Nie, to miałem. Teraz sobie właśnie kupiłem coś w pokroju tego, za 200 tysięcy jakoś tak. Ale gdzie tu jest napisane, że to jest ekskluzywne? Średnie... no, no nie? Naciskam ekskluzywne i pojawia mi się to. I mimo to nie mogę sobie robić misji. Wziąłem sobie cenę od najniższej, od najwyższej. Bo aktualnie one... nie wiem jak to działa. Tanie, średnie. Tu mamy 6 aut. Ale tu nie mogę robić chyba tych pieprzonych napadów. To muszę... musiałbym zdobyć gdzieś z 500 000 i kupić sobie coś takiego, nie? Kurde, naprawdę nie wiem. Dziwne to jest. Nie wiem, gdzie to jest napisane. Gdzie tu się robi, co i jak. Wiecie, to jest takie trochę dziwne. Cholera. Tanie. Nie wiem, ale wydaje mi się, że na przykład jakbym kupił już to mieszkanie, nawet za te 500 000, to już bym mógł robić te napady, tak mi się wydaje. No ale tutaj były też w zakładce ekskluzywne od najtańszych. Niby takie chaty i tak myślę, no kurde, było napisane kup ekskluzywną chatę i będziesz mógł robić sobie napady. No i cóż, nie mogę robić napadów. Straciłem 60 tysięcy dolców, a zdobyć kasę w tej grze nie jest aż tak łatwo. Kupiłem sobie to auto. Ono jest bardzo fajne na wyścigi. Oczywiście najlepszy na offroady, jak się okazuje, jest Sanchez, czyli motorek. Po prostu świetnie skręca. Natomiast to auto jest naprawdę bardzo, bardzo szybkie i po tuningu jest, no, coraz szybsze po prostu. A tutaj mamy LG, moje ulubione auto, które używam do napadów, do dojeżdżania do jakichś tam miejsc. Jest to, no, aktualnie moje najszybsze auto. Tutaj jest taki offroadowy wóz, ale za nim niespecjalnie przepadam, bo jest wywrotny, jak już to wspomniałem w pewnym tym odcinku. I zastanawiam się, czy go nie sprzedać nawet. I tutaj jest taki wielki monster, który powinien mieć każdy facet w swoim garażu, który ma małego fiutka jak ja. Więc po prostu jest sobie tutaj. No nie? I tutaj mam takiego standardowego, nie rzucającego się w oczy grata, którym po prostu wjechałem do garażu. On nie jest ubezpieczony ani jakby kupiony, po prostu sobie tutaj jest. I kogoś zabiłem, nie chciałem. O pierdziele. Planuję sobie kupić jakiś
motocykl, ale zanim to chcę trochę nazbierać kasy, ale chcę też się pościgać. Na wyścigach nie zdobywa się aż tak dużo kasy, a przynajmniej nie zdobywa się dlatego, że ja nie wygrywam często. Weźmy sobie szybką, może tak, online lista gier. O, proszę. O, moje listy gier, no dobra, nieważne. Akcje. Szybka akcja i wyścig. Yeah. No i teraz dołączy nas do jednego z wyścigów. One są tutaj bardzo, bardzo fajne. Zależy od ustawień. No, troszeczkę są lagi, jeśli jest włączony ruch uliczny. Ale offroadowe wyścigi, gdzie nie ma ruchu ulicznego, są świetne, bo są małe lagi i dzieją się tam zajebiste rzeczy. Ja bardzo lubię po prostu. I dołączyło mi do tutaj jakiejś ekipy. Moi znajomi, nie wiem, z GTA, no, zapraszamy wszystkich jak idzie. Ja sobie utworzyłem moją ekipę. Moja ekipa, a mów po ludzku, jak chcecie dołączajcie, 70 członków, jest z kim grać. Niestandardowy LG, to dobra, wybieramy go, kontynuuj. Nie stawiam na siebie, nie wiem na kogo mam stawiać. Ale raz jest dwóch graczy. Co? O co chodzi? No dobra, zobaczmy jak mi pójdzie. Niestandardowy LG kontra, czyli Nissan GTR kontra Audi? Coś ale Audi, no ale zobaczymy jak mi pójdzie. O, w mordę. Tutaj jest coś takiego jak Perfect Start, ale ja zupełnie nie wiem jak to się używa. A muszę wyłączyć radio, bo zaraz mnie tutaj YouTube stegują. Okej. Nie wiem w ogóle jak się używa tego Perfect Startu. Tu trzeba jakąś strzałkę do góry naciskać, ale na padzie nie wiem jak to się robi. I po prostu można to jakoś fajnie wystartować. Nie wiem. W każdym razie jest tutaj też coś takiego jak tunel aerodynamiczny i to naprawdę działa bardzo fajnie. Co już? Oh damn! Ktoś specjalnie sobie zrobił taki wyścig, żeby szybko wygrywać. Za ilość tam wygranych wyścigów jest... odblokowują się jakieś fajne części do samochodów. A, no niestety to był zbyt krótki wyścig. Ale, ale. Spokojnie. Zresztą to jest Audi, czy nie Audi? Czemu tyle graczy wyszło? Chyba właśnie dlatego. Głosuje na słabą. I weźmiemy sobie... cholera, same samoloty. Dobra, biorę losową. Zobaczymy co wybierze. Szkoda, że no właśnie, dobiło mnie do jednej osoby. Znaczy tam było więcej, ale powychodziły, nie wiem czemu. Może uda się jeszcze kogoś doprosić. Tu jest właśnie bardzo fajna opcja, taka, że po prostu możemy bardzo szybko kogoś zaprosić. Moi znajomi, Mac. I zobaczcie, wysyłają się automatycznie zaproszenia. Co? Dobieranie graczy zamknięte, uruchamianie sesji. No kurde, nie no, ja się tak nie bawię. Ktoś chce sobie... a definitywnie nabić wyścigi na takim laiku jak ja. O nie! O nie! Powywalała wszystkich, czy powywalał wszystkich graczy. O nie, tak to się bawić nie będziemy. Wybieram sobie inną akcję i zobaczymy. Na szczęście wszystko ładnie tutaj działa. Jeszcze jakiś, nie wiem, może miałem tam z kilka problemów, jeśli chodzi o łączność tutaj w GTA. A tak poza tym to wszystko naprawdę bardzo ładnie śmiga. Tylko jest problem, bo ja mam jeszcze niską rangę i często zdarza się tak, że jak dołączam do jakiegoś napadu, to mnie po prostu wywalają z tego napadu i czekają na graczy z wyższym poziomem, co jest smutne. No bo jak ja mam się nauczyć grać na tych napadach, skoro mnie ktoś wywala? A niektóre misje i tak umiem dobrze robić, bo już sporo sobie grałem też. Dobra, chodźmy teraz jeszcze raz na online, akcje, rozegraj akcje, moje akcje, aha, co? A, okej, tu można sobie stworzyć też coś tam, wyścigi, a, siła wiatru, to, można sobie wybierać, można ścigać się albo na jednośladach, samolotami, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja wolę wybrać akcje, które ktoś już sobie gdzieś tam stworzył. Wyścigi.
i dobiera nas do automatycznie do graczy, którzy poszukują innych graczy do grania w jakiejś tam sesji, akcji, do jakiegoś pokoju. Nas po prostu dołącza, gdzie ktoś na kogoś czeka. I ten ktoś czeka właśnie na mnie. Mam nadzieję, że w końcu dobierze mnie do jakiegoś kogoś normalnego, z kim będę mógł się normalnie ścigać. Okej, okay, coś już zna... Oh my god! W bieżącej sesji... Dobra, moment, inaczej. Moi znajomi, okej. Okay. Nie wiem, czy tu ktoś tu jeszcze dobije do diabła, bo jest naprawdę sporo osób. Jeszcze, szczerze mówiąc, nie grałem z tyloma osobami jak do tej pory w jednym wyścigu, więc to może być ciekawe. Nie wiem, czym będziemy się ścigać, ale to są chyba samochody egzotyczne, powiedziałbym. Czy są dozwolone tuningowane, wyrównywanie, cień aerodynamiczny, niestandardowe pojazdy są dozwolone. Tak więc, no, nie wróżę sobie dobrego wyniku, chociaż jest tutaj włączone wyrównywanie. Nie wiem, na czym dokładnie to polega, ale chyba oznacza, że po prostu wszyscy mają taki sam tuning, tak mi się wydaje. Klasa sportowe, nie egzotyczne, nie te hiper samochody, bo są jeszcze takie, tylko sportowe. Być może właśnie będę mógł wziąć swojego Nissana GT-R'a. No ale zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, mogę wziąć Nissana GT-R'a. Potwierdzamy, kontynuuję. Nie wiem, na kogo postawić. Tutaj mamy jakiegoś jeziorka. Dałem na niego 200 dolców. Dałem na niego. Ciekawe, kto wygra. No i ja zawsze stawiam na kogoś. Trochę się kasy straci, no ale jest fan. Myk, postawimy na tego i tyle, wystarczy. Ustawiam gotowość i git. To jestem ja. Ja w ogóle muszę zmienić strój swojego gościa. On wygląda strasznie słabo. Rima ok, ale nie wiem, jak ja dobierałem sobie ten strój. Czy dobrze się czułem, czy się źle czułem, czy co? No ale dobra, startujemy. Mój LG ma troszeczkę ulepszony pancerz, przez co mówiliście, że... Jak ich dużo jest! Oh my god, naprawdę nie grałem jeszcze z tyloma osobami naraz. Jest chyba przenikanie włączone, tak coś mi się wydaje. Oj nie! Nie jest jednak! Oh my god! No to będzie problem. Jest w cholerę dużo graczy i będą się działy tu magiczne rzeczy. Prawdopodobnie lagi. Teraz zobaczymy. No na razie jest chyba ok. Zderzają się ze sobą ludzie. Trzeba oczywiście... Nie można przegapić ani jednego punktu. Jeśli przegapisz, musisz się wrócić do niego. Zobaczcie, tutaj jest za mało miejsca! Nie ma gdzie wcisnąć, o cholery! Ale cholera, jest okej, okay. Nie ma lagu, w ogóle, no, troszeczkę tam ktoś skacze. Ale ogólnie jest spoko, nie mam nitra, brakuje trochę do wyprzedzania. Zobaczcie, co się... Wow! Mało brakowało. Okej! Okay. Jak... O nie, mój samochodzik troszeczkę się poniszczył. Brakuje tutaj, wiecie czego, naprawiania, takich power-upów. Kurde, oberwała mi to konkretnie. Mam nadzieję, że przez to mój samochód nie będzie się dramatycznie gorzej sterował. O, man, o, man. Ej, ja znam ten wyścig. O! Wow! O! Ciężko jest, ciężko jest. O Boże. To jest dopiero ramerstwo, to jest naprawdę przekleństwo tej gry, znaczy tych wyścigów. Bo tutaj ktoś cię dotknie i możesz wylecieć poza, na przykład, nie wiem. O, teraz łapię tunel i zobaczcie, jak go szybko dopchnął przed... doganią, znaczy się, i jest pięknie. Ktoś może was stuknąć i spadniecie na przykład z wiaduktu albo z jakiejś autostrady i wtedy wrócić na trasę, no to musicie od razu się respawnować, spadaj ode mnie gnoju. Spychamy go czy nie? O nie, o nie, o nie. A masz! Kurde! Mój samochód! O nie! O nie! Dobra, jeszcze jakoś jadę. Mam nadzieję, że tylko uszkodzenia wizualne są włączone w tym wyścigu. Nie no, mimo takich uszkodzeń jakoś jeszcze ten samochód jedzie. Ale wygląda to okropnie. Zupełnie tak, jakby dolne wahacze nie odpadły. Spadaj, Aston Martin. Nie wiem, ile z przodu jest jeszcze. Jestem 9 na 26 graczy w jednym wyścigu. Widzieliście, co się działo na starcie, prawda?
Kurde, pierwszy raz naprawdę gram z tymi osobami naraz. O nie, on mnie tu wypchnie, hamuje, hamuje, spadaj! Tak jest, rozbij się! Dobra. O nie, dałem mu mój tunel aerodynamiczny, żeby zobaczyć dwa razy przejść. Nie, 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 muszę uważać, żeby mnie zepchał. Dobra, teraz on mi da tunel. O Boże. Dobra. I teraz próbujemy. Uwaga. Uwaga, uwaga. Jest. Dawaj tunel. Nie! Yeah! Pięknie. I teraz tylko się od niego oddalić jak najdalej, żeby nie złapał tunelu. I będę łapał się do następnego typa. W ten sposób można właśnie wygrać wyścig, moi drodzy. Ktoś się tam strasznie rozbił. Jestem 7 na 26. Może jeszcze coś z tego będzie. Uwaga, 6. Pięknie. Łapać tunel ludzki. Może jeszcze coś z tego będzie. O kurde, ale zabawa. Ciężko się skręca. Ale ogólnie tym moim GTR-em bardzo ciężko się skręca. Nawet jak nie jest uszkodzony. Zobaczcie, tamten złapał tunel, a ja złapałem tunel do niego. I dzięki temu jadę z podwójną prędkością. I tu zaraz koniec wyścigu. Moi drodzy, zaraz rozstrzygnie się. Może uda się wygrać. Kurde, to by było zajebiste. Zobaczcie, patrzcie na to! What the fuck? Który jestem? Który jestem do diabła? Który do diabła jestem? Nie wiem, który jestem! Ja pierdzielę, obserwuję teraz ludzi, ale nie wiem, który ukończyłem. Zdaje się, że mogłem być pierwszy. Za 17 sekund się dowiem. Naprawdę nie wiem, który ukończyłem. To nie było nigdzie pokazane. O kurde. O rany, za 7 sekund. Chciałbym być pierwszy, bez kitu. Ale to by było no, coś niesamowitego. Ja pierdzielę! Ukończyłem na pierwszej pozycji. O kurde, tyle osób było, tyle forsy, ja pierdziu. Pierwszy mój tak zajebiście zrobiony wyścig, o mój Boże. Ale przegrałem w zakładach, bo nie postawiłem na siebie. Ja pierdziele, normalnie szok, szok straszny. Ja nie mogę, dobre to było, jedziemy coś jeszcze. Wow. Kurde, dobre, dobre. No nie, nie no. Byłem, słuchajcie, startowałem chyba ostatni. O ja, bez kitu. Coś wspaniałego. 22 tysiące gotówki dostałem. Głosuję tutaj na ośmiocylindrynowa premia. Dziwna jest to czcionka, dziwnie się ją czyta. Dużo graczy opuściło sesję tak na marginesie. Mam nadzieję, że będę mógł zaprosić kilku znajomych, czyli w sumie was, bo dodaję wszystkich znajomych jak leci, którzy mnie dodają tutaj w grze. Po prostu akceptuję zaproszenia. Ale no nie wiem, ilu znajomych będę mógł dodać tutaj. Oczywiście chodzi mi tu o to, że jeśli ktoś nie będzie miał z kim grać, to też może dołączyć do mojej ekipy. A więc... myślę, że będzie więcej osób, tak, w tej ekipie i wtedy każdy będzie mógł tam do siebie dołączyć na przykład, tak, jeśli, nie wiem, czy to jest widoczne w tej ekipie, czy ktoś gra, czy nie gra, ale można też dołączać od razu do sesji z ekipą na przykład, tak. Oh my god, to było zajebiste i zobaczcie, dalej jest dużo graczy. Czy ja mogę kogoś zaprosić? Tu nie można niestety zaprosić nikogo z ekipy, ale mogę zaprosić właśnie znajomych. Dobra. Radio wyłączyłem. Nie wiem, ilu tu ich jest wszystkich, tak naprawdę. Fajnie by było, jakby host wystartował już to wszystko. Nie mogę tu przejrzeć wszystkich graczy.
Ale nie widzę tutaj nikogo chyba znajomego. Nie, jest jeden znajomy, zaproszony, ale nie wiem, czy odbierze zaproszenie. Nie, niestety wszedł offline. Kurde. Ale będę przeżyła ten wyścig, bo naprawdę, serio wam mówię, grałem wczoraj w niedzielę długo dosyć i ani razu nie udało mi się wygrać wyścigu w takim stylu. Jeszcze z wami, no to jest coś wspaniałego. O, dołączył Krycha, to jest też mój znajomy w grze. No i zobaczymy jak będzie przebiegał wyścig. Jakie samochody? Super samochody, o nie, super samochodów w ogóle nie mam żadnych, ale mam chyba jakiś taki ulubiony wóz z tych podstawowych, które się tutaj wybiera. Liczba okrążeń. 2, nie przejrzałem jaki to jest wyścig. Nie znam jeszcze wszystkich tak naprawdę. O, dobra. To jest Bugatti, a ja lubię tego Pegasi. Moment, ile mam czasu? Mam trochę czasu. Przejrzymy sobie wszystkie. O, ja lubię właśnie tego gnoja. On jest troszeczkę trudny w prowadzeniu, ale mi się podoba. Ogólnie jazda nim jest spoko. O, może tak. Potwierdzam, kontynuuję. Nie wiem, postawię tym razem na siebie z 300 dolców. Oj, nie zdążyłem postawić. Tam trzeba jeszcze zaakceptować, wiecie, to postawienie. Fajne jest właśnie to, że można szybko rozpocząć wyścig, że nie czeka się strasznie długo na kolejny wyścig, tylko po prostu to trwa krótko. Będę musiał sobie kupić jakiś hiper samochód do wyścigów, ale graczy jest znowu bardzo dużo. Mam na myśli bardzo dużo, naprawdę. Świetnie, świetnie. Dobra, skupmy się na jeździe. Tutaj mamy okrążenia. O Boże, nigdy nie jechałem w tym miejscu tego wyścigu. Co, tu się odpieprza? O rany, trzeba uważać. Ja pierdziu. Tutaj naprawdę, ktoś się dotknie leciutko, a już się samochód obraca. Trzeba uważać na te zderzenia. Dobra. I uważać trzeba też na krawężniki, bo na krawężniku też można się obrócić. To są samochody, super samochody, one są nisko zawieszone, naprawdę bardzo nisko. Yeah, udało się. Dobra, który jestem? 10 na 16. Czy mam szansę? Oczywiście, że mam, tylko trzeba w tunelu dużo jechać. I wtedy jest git. Dobra, łapiemy się tunelu. Troszeczkę mnie zapało i uwaga, ojej, nie mogę. Nie można przez zakrętem się tunelu łapać, bo ten samochód przez ten tunel jest jakby ciągnięty, wiecie? I ja już nieraz miałem tak, że po prostu wypadłem z zakrętu, mimo że kamowałem ostro. O nie, komuś wywaliło chyba. Dobra. I to już jest chyba okrążenie jakieś. Tak, drugie okrążenie. Ktoś ustanowił rekord. Który jestem? 12 na 15. Okej. No nic, myślę, że mogę jeszcze coś tutaj ugrać. Aj! Kurde, no tak właśnie jest, jak się nie zna wyścigu. Ja pierdziu. Pierwszy raz go jadę, naprawdę. Jest tu sporo wyścigów i naprawdę zanim je wszystkie poznam, minie trochę czasu. Ale bardzo lubię sposób, w jaki prowadzi się te samochody. Czasami to wprowadzamy troszeczkę, wiecie, w zamęt, bo potrafią się ślizgać śmiesznie. Nie tak jak w GTA 4, nie tak tragicznie jak w GTA 4. Lepiej da się je opanować, no ale wiadomo. Dobra. I teraz, moi drodzy. Oj. Widzę tam wszystkich z przodu. O kurde! Było blisko. Łapiemy tunel. Jest! Uda się wyprzedzić. Skosimy zakręt. A nie zaliczyło punktu! Nie! O nie, mogę nacisnąć Y. Ktoś już ukończył wyścig. Cholera, który będę? 14 na 15. Niedobrze. No tym razem nie pykło, mogłem postawić na kogoś innego. No ale tak to jest właśnie w GTA, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Są jeszcze wyścigi GTA, gdzie trzeba się ze sobą strzelać. Wyobraźcie sobie tylu graczy naraz, którzy jeszcze ze sobą by się napieprzali. Ja pierdziu, co jest zajebistego. 14. Ale jedynka z przodu, to się liczy. No nic, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.